Witam serdecznie z Bydgoszczy, drugi dzień ogólnopolskiego turnieju właściwie międzynarodowego, bo w kategorii 9-8 są Litwini, ale my jesteśmy na hali, gdzie gra kategoria 9-7, czyli młodszy kadet w pomarańczowych strojach, chłopy z Mazur, Ełk, dwutakt, dwójka Ełk, a ich przeciwnikami ósemka Wejherowo. Te drużyny się już spotykały w Żerardowie między sobą, to tam wygrywał Ełk. Dzisiaj też tutaj prowadzi mocarski, nieudany rzut, tu tam się Maciek przewraca. Proszę Państwa, 64-63, jednym punktem prowadzi drużyna z Ełku. Mecz jest bardzo wyrównany. To są faule. Wyczekał dobrze i dwa rzuty będzie wykonywał Kolenda. Rafał Kolenda, rocznik 98. Zobaczymy go niedługo w rozgrywkach U14 w Mistrzostwach Polski. W Tekajmie Włocławek zagra. W przyszłości chce związać się na dobre z tym klubem. Leworęczny zawodnik, tym razem nieskuteczny, 65-63. I mamy remis. 65-65. A Państwo przyjechali z Wejherowa? Z Bydgoszczy. No, jest szansa na pierwsze prowadzenie Wejherowa. Pająk tutaj blokował z faulem. ...65-65, 8,5 minuty do końca spotkania. Zobaczymy tutaj, jak kolega trafia. Po deskę. Siema. I drugi raz o deskę i 67-65 prowadzi zespół z Wejherowa. Do gry wraca lider zespołu z Ełku, Michał Kolenda. Najlepszy strzelec. Trudny do powstrzymania jest Kolenda. Bardzo dynamiczny zawodnik. Często przeciwnicy łapią na nim faule. Po raz kolejny. Tak, dziękuję. Proszę. Ruszyliby się, to tylko zaraz by był faul. Zobaczmy jeszcze tę akcję, bo mamy znowu remis 67-67 Mon Kroków. Ja wrócę pod koniec do kolejnego filmiku.